co zostało oficjalnie powiedziane, to wiemy, że ta inwestycja nie zakończy się 31 lipca, tak jak to było planowane. 4 sierpnia, czyli mecz z Gniezdem, odjedziemy na pewno do tej trybuny, bez możliwości wykorzystania tych 3000 miejsc wieżyczki sędziowskiej. Mecz kolejny, czyli 18 sierpnia, stał pod znakiem zapytania. To jest mecz z Włókniarzem, z drużyną z Częstochowy. I ten mecz do końca nie wiedzieliśmy, czy odbędzie się. Natomiast była taka deklaracja, że wygląda na to, że play-offy powinniśmy pojechać bez większych problemów. Już przynajmniej z wykorzystaniem trybuny wieżyczki, a nie play-offy rozpoczynają się w ten weekend, który jest przełomowy. Z sierpnia na wrzesień, czyli 31 sierpnia, 1 września. To jest ta data, kiedy możemy pojechać pierwszy mecz u siebie. Oczywiście zakładam, że jesteśmy w tych play-offach. Jeżeli przyjmiemy optymistyczną wersję i że startujemy z pierwszego lub drugiego miejsca do play-offów, to pierwszy mecz rundy play-offu w Zielonej Górze będzie tydzień później, czyli ten weekend z 8 sierpnia. Cztery kombinacje z Rukiełką. No. Trzeci? Czyli to jeszcze jedno małe pozdrowienie. Z analizy obecnego zaawansowania budowy i postępu prac i prac, które jeszcze są przed nami, termin 18 sierpnia, o którym Pan Prezes mówi, jest w tym momencie mało realny. Natomiast realnym staje się termin końca sierpnia. Trybuny już zaczęły powstawać i w zasadzie montaż prefabrykatów to powinien zająć nam jeszcze około 2 tygodni i w zasadzie trybuna będzie stała. Kiedy tak naprawdę to będzie gotowe do odbioru? Kiedy powiecie, ten budynek jest gotowy, trybuny są gotowe, mogą wejść wszystkie służby? Chcemy to zrobić do końca sierpnia. Czyli jak zrobicie to do końca sierpnia, ile trwa? No pan zna się lepiej na budowlance zdecydowanie ode mnie. Ile trwa taki odbiór? Tydzień, miesiąc, pół godziny? Odbiór fizyczny na budowie trwa kilka godzin, natomiast kwestia, kiedy służby do niego podejdą. Ja tutaj, no trudno mi się wypowiadać co do tego, kiedy realnie przyjdzie strażak. Strażczy sanepid ma na to 2 tygodnie, nadzór budowlany na przystąpienie do odbioru ma 35 dni. Te wszystkie terminy wynikają z ustawy, tak? Natomiast jest rzeczą normalną i naturalną, że te wszystkie odbiory się dzieją dużo szybciej. I na to po prostu liczymy. Najoptymistyczniejsza wersja, taka, w której na koniec sierpnia udaje się nam dobyć wszystkie niezbędne dokumenty i przekazać. A co tam jest? W tym momencie no, trwa montaż trybun, trwa wykonanie wieży sędziowskiej w zakresie konstrukcji, czyli w tym momencie 3. kondygnację wykonujemy. Do zakończenia konstrukcji potrzebujemy jeszcze 2 tygodnie, czyli gdzieś myślę, że do 10 lipca będzie wieża sędziowska już w konstrukcji cała, no i przystępujemy do prac wykończeniowych. Tam de facto nie jest to jakiś bardzo duży zakres, dlatego powinien on pójść w miarę sprawnie. Podkład się musi wziąć do roboty, a pana prezesa muszę poprosić o to, żeby zajął jedno z pierwszych 2 miejsc w tabeli, żeby nam się ten termin na 7 września, dobrze mówię, 7 czy 8 września przesunął. Stelmet zdobędzie pierwsze bądź drugie miejsce w tabeli, jest to 7-8 września, wówczas jeżeli panowie to co deklarują, tak, bo pana deklaracje są, że zrobimy to na koniec sierpnia, trybunę, wieżyczkę i na to uzyskamy pozwolenie na użytkowanie. Ja jestem w stanie ze swojej strony na to mam wpływ zorganizować tak wszystkie odbiory, jak będzie to wszystko dobrze zrobione, żebyśmy na tego 7-8 września mieli wszystkie pozwolenia, mogli tam wyjść. Ale jeszcze są zwalenia, czy jeszcze do góry, czyli będzie wychodziła ponad? Tak. No musi być.